Wynik za czwarty kwartał kształtował się na poziomie 205 milionów złotych i ten wynik już uwzględnia wpłatę naszą dla BFG z tytułu upadłości SK Banku w kwocie 157 milionów złotych, czyli gdybyśmy wyłączyli ten jednorazowy czynnik, to chyba był to, o ile pamiętam historycznie, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy wynik kwartalny naszej firmy. W całym roku wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to, że udało się nam pozyskać 450 tysięcy nowych klientów detalicznych, 10 tysięcy nowych klientów korporacyjnych, co przełożyło się na rosnące wolumeny zarówno po stronie kredytowej, jak i po stronie depozytowej. W obu tych segmentach zanotowaliśmy wzrosty zarówno kredytów, jak i depozytów na poziomie 2-3-krotnie szybszym niż rynek, co oczywiście przełożyło się na wolumeny i na wyniki finansowe osiągnięte przez bank. W roku 2015 mieliśmy dwa takie czynniki. Pierwsza to była sprzedaż naszych udziałów w funduszu emerytalnym ING, obecnie National Nederlanden, co poprawiło nam wynik o 100 milionów złotych, jak również w styczniu 2015 zrealizowaliśmy pozytywną rezerwę w wysokości 50 milionów złotych, czyli w sumie był to taki pozytywny, jednorazowy wpływ, który skompensował nam ten późniejszy, negatywny wpływ w bardzo podobnej kwocie, tak, z tytułu wpłaty na BFG. Dla nas, szacując oczywiście na podstawie końca roku 2015, koszt tego podatku może być w granicach około 300-350 milionów złotych, w zależności oczywiście od tego, jak będzie kształtował się bilans banku na końce poszczególnych miesięcy, bo ten podatek płacony jest miesięcznie według stawki miesięcznej, która w skali rocznej daje nam 0,44%, czyli będzie to zbliżony wpływ, tak, może trochę mniej, tak około, powiedzmy, 1/4 wyniku banku, może troszeczkę więcej.